cisza. Miałem kiedyś dziewczynę, ale mnie zdradzała. Ja pracowałem, a ona z innymi wciąż się spotykała. Ja pracowałem, a ona z innymi wciąż się spotykała. Pamiętam przyjaciela, także dobrego miałem. Ale chłopina dostał spadek, więcej go nie widziałem. Ale chłopina dostał spadek, więcej go nie widziałem. A na pogrzebie sąsiada wszyscy tak żałowali. I z tego żalu jak jeden mąż na stypie się pospijali. I z tego żalu jak jeden mąż na stypie się pospijali. Bo choć żyjemy to razem, to uświadom to sobie, że na twoim nędznym życiu najbardziej zależy tobie. Że na twoim nędznym życiu najbardziej zależy tobie. Rano w sklepie z pieczywem wszyscy się uśmiechali. Ci, co w obozach mordowali, też przed wojną po bułki chadzali. Ci, co w obozach mordowali, też przed wojną po bułki chadzali. Ja już nie wierzę w człowieka, ani w rycerskie przymioty. Kiedy trwoga, wiara w Boga najłatwiej przychodzi niestety. Kiedy trwoga, wiara w Boga najłatwiej przychodzi niestety. No, to była jedna z pierwszych. Nie wiem, czy dokładnie pierwsza, ale gdzieś tam to był ten czas. Nie, mam dobrą pamięć do piosenek, do słów przynajmniej. Rzadko się mylę, aczkolwiek się zdarza, ale rzadko. Akordy to nie było nic trudnego. A powiedz mi, jakich masz idoli? Ja jakich mam idoli? Zależy w jakiej dziedzinie muzycznej. Nie, no nie pytam o firmy budowane, tylko... Muzyczne. Śpiewaków, pieśniarzy. Duże znaczenie ma dla mnie z takiego nurtu jak tutaj gramy, Jacek Kaczmarski na pewno. No i punk rocka bardzo. Lubię zespół strasznie Deserter. Cenię go. Chociaż z wieloma tekstami, jakie oni grają, z wieloma się nie zgadzam. Aczkolwiek lubię bardzo ich słuchać i sobie chociażby się z nimi nie zgadzać. No. Lubię Desertera, tak. Jak jasna cholera, lubię Desertera. Ale tak jakiś idoli, za których darłbym sobie szaty z siebie zdzierał, czy jechał setki kilometrów na koncerty, to nie mam. Ostatnio bardzo lubię i też i zdarza mi się być na koncercie, ale jak jest gdzieś nie opodal, na Laocze jeszcze. No, teraz nawet planuję, bo będę chyba we Wrocławiu. Tak, to z takich najnowszych. A tak to poza tym słucham różnej muzyki, no się nie zabijam za nikogo. No, super. Nie, no pytanie... Czego słucham pieśniarzy? O to chodzi. A znasz jakiegoś Desertera do zagrania? Do zagrania? Czy znam? Nie, to w ogóle... W oryginale nie. Znaczy, kiedyś grałem sobie coś tam, ale to też tak... Wolałbyś mnie. Tak sobie dla siebie, czy na imprezkach. Dobra, to coś dalej graj. Grzegorz, może ty byś coś zagrał. Nie, to jest ten koncert, wiesz, tam było na stronie, że spotkanie z grzechem jest tylko 15 minut, więc... Nie, no coś dalej. Dobra, ja tobie po prostu będę po cichu podgrywał. Mówiliśmy o pracy fizycznej, no to zagram wam balladę o Mietku Tynkarzu. Super. Z przymrużeniem oka, aczkolwiek... No, posłuchajcie.
zajęcie. Tynkarzem był z kości i krwi. Wycierał dupę worami po cemencie. Z brudnych szklanek wódkę pił. Gdy z Bajestatem wszedł na rusztowanie, zawsze dumnie unosił głowę. Czuł się tam na wysokościach panem. Wzrokiem patrolował budowę. Mietka Posejdonem nazywano, lub dla odmiany trójzębem. Dziąsła przeżarte przez wapno, trzy zęby pozostały mu w gębie. Już za życia owiany był legendą, wciąż rósł jego splendor i chwała. Mówiono, że gdy witał ścianę szorstką ręką, ta przed nim na baczność stawała. Mietek, choć miał starą żonę, z inną jednak życie dzielił wiernie. Jaśniały mu oczy, miękły, twarde dłonie, kiedy czule pieścił kielnie. A turkot starej betoniary koił drętwo duszę równym taktem. Cenił ciężką pracę ten człowiek stary, gardząc tynkarskim agregatem. Jednak czas płynie jak ta wielka rzeka na swych falach, unosząc cały świat. Nie chcą nowych krajobrazów, oczy Mietka pojawiających się wraz z upływem lat. W końcu nastał ten dzień okrutny, melodii życia najczarniejsza partytura. Panie Mietku, skończone pańskie trudy, teraz zasłużona emerytura. I tu kończy się ballada, bo i historia Mietka się skończyła. Emerytura niczym ostra szpada tynkarskie serce przebiła. Czy wieńczyć ją morałem, czy wzniosłe strofy powtarzać, czy bez nich będzie tylko banałem? Czy banalnym jest życie tynkarza? I taka to melodia. Brawo! A Wysocki tam nie jest wśród twoich idoli? Nie znam rosyjskiego, szczerze mówiąc. Tyle co o Wysockim, to tyle co z Kaczmarskiego mniej więcej, tak, że... Aczkolwiek znam człowieka, ale no niestety jestem dość ograniczony, jeśli chodzi o języki, także stąd głównie słucham polskojęzycznych utworów, gdyż rozumiem, co do mnie mówią. Nigdy się nie uczyłem języków i mam teraz, zbieram tego żniwo, że tak powiem. Jak mówił ten pan, języki obce są dla mnie obce. Wiesz co, dziękuję ci za tę piosenkę o tynkarzu. Bo miałem taką historię. Pochwalę się, wytynkowałem sam dom. No to gratuluję, ja mam z tym straszny problem. I zacząłem od ściany w najmniej widocznym miejscu i pierwszego dnia pojarałem sobie całe ciało. No więc jak mówiłeś o tych dziosłach, to rzeczywiście wgryzłeś się w temat. Powiem tobie, że jak tynkowałem, to nagle zacząłem wracać do czasów dzieciństwa i przypomniałem sobie faceta, na którego mówili Malmon, i on był tynkarzem takim. Chodził po wioskach i tynkował ludziom domy. I z każdym dniem, jak jakieś musiałem nowe wymyślić patenty na to tynkowanie, to przypominałem sobie, i wiedziałem już, dlaczego nosił czapeczkę, dlaczego nosił koszulę, dlaczego tak, a nie inaczej rzucał kielnią i no, spryskiwał wodą. To nagle mi się przypomniało w ciągu kilku dni. Człowiek gdzieś tam, gówniarzem byłem go obserwując, okazało się, że mózg gdzieś to tak mocno przemycił. No i to taka, bo to tynkowanie stało się taką przygodą dla mnie i też sobie pomyślałem, że można by w zasadzie naciągnąć trochę tynkowanie do buddyzmu zen. Bo w zasadzie istota jego polega na tym, że siedzisz przed ścianą i wyłączasz umysł.
I Pietek Tynkarz chyba dużo miałby do powiedzenia na ten temat. Myślę, że to... Myślę, no fajnie, że piosenka o jakimś takim. Pracuję z takimi ludźmi, z różnymi ludźmi, to... Tak się to obserwuje. Czasami ludzi nie docenia się tego, co tak naprawdę robią, a każdy we wszystkim jest jakaś sztuka. Może nie taka w sensie sztuka, ale wszystko ma swoje tajemnice, o tak powiem. Sztuka to wydaje mi się jest pojęciem zarezerwowane dla ludzi, którym się wydaje, że pierdzą na pachnąco. No tak. Słuchaj, dużo masz piosenek o ludziach? To chyba wszystkie, nie? Prawie wszystkie. Nie, no czasami o sobie, czasami o Bogu, czasami no o życiu. Tak. Wszystko Bóg jest tylko symbolem. Mi się wydaje, że no. Wszystko jest o ludziach. Masz jeszcze jakąś taką? Czekaj, zerknę sobie. Cieśli albo... Cieśli nie. Hydrauliku? Nie przypominam sobie teraz. Z takiego... Patriotycznie o elektryku. O elektryku. Nie. Nie mogę sobie teraz... Nie, dobra, to luz. Słuchaj, a mnie się bardzo spodobała twoja piosenka, którą tu śpiewałeś na tym konkursie i chciałem się tutaj z tej sceny przy świadkach zapytać, czy ja mógłbym ją wykonywać w przyszłości? Oczywiście. To jest ta o pająku, kocie, psie, że... Jak najbardziej, że proszę bardzo. Dziękuję bardzo. A może ją zagrać? Czy planowałeś? Mogę. Ja nie grać tego, co grałem ostatnio, ale mogę zagrać, jeśli chcesz. No to bardzo fajna piosenka. No ci podobnie jak nie też. Pod sufitem w kącie pajęcza sieć się plącze, gdzie muszka wpadła w dziki szał, bo już pająk bez serca, urodzony morderca, zmierza wpuścić w nią swój śmiertelny jad. Ja na łóżku rozłożony obserwuję niewzruszony, czy dramat, czy jego szczęśliwy traf. Przymykam oko, mam to głęboko, nie ja tworzyłem ten okrutny świat. Łapka na myszy zabiła ciszę, gryzoń popełni ostatni błąd. Na grubo krojony boczek wędzony, wielka ochota zgubiła go. Oko otwieram, powoli się zbieram, czas trupa pochować gdzieś. Kubeł na tyłach, nie chluby na mogiłach. Jakie życie, taka śmierć. Bardzo nerwowy pies podwórkowy, drażni go kot, drażni sznur. Chciałby dorwać dachowca na cudownych manowcach, lecz cudowne manowce nie dla nerwowych psów. Chciałby dorwać dachowca na cudownych manowcach, lecz cudowne manowce nie dla nerwowych psów. Pająk najedzony, pies wkurwiony, gryzoń trup, beztroski kot, niby za jednym płotem, a jak różne żywoty, właściwie od czego zależy to? Niby za jednym płotem, a jak różne żywoty, właściwie od czego zależy to? I to wbrew pozorom też jest o ludziach. Brawo! Zerknę. Tak sobie jedziemy tematycznie. Switch. Jakbyś miał wymienić jedną rzecz, którą... Co lubisz, a co nie lubisz? Jedną? No lubię, lubię alkohol, nie lubię jak go nie ma. Nie, no tak mi przyszło do głowy. Nie, lubię alkohol, lubię. No, i to jest dziwne, ale lubię ciśnienie. Lubię mieć wiele rzeczy do zrobienia naraz. I lubię jak mnie goni czas. Lubię to, jestem zboczony, wiem o tym, ale lubię. Nie lubię się nudzić.
Rzadko się nudzę, ale nie lubię. A ile masz tych piosenek swoich? Sporo. Liczyłeś? Nie. Znaczy takich, co gram sam, to nie wiem. Mówię, gram jeszcze w zespole, gdzie też piszę teksty, tam muzycznie to muzykę piszą też chłopaki, ale teksty są, że tak powiem, moją działką, to nie wiem, czy tam te piosenki do niego liczy się jako są moje, ale no sporo. A jak powstają piosenki? Przychodzą ci do głowy, czy masz jakiś pomysł, temat? Nie wiem, a jak twoje powstają? No i przychodzą same. Czasami przyjdzie, czasami coś. Ale co, zadajesz sobie, że napiszę o Mietku, czy napiszę o zwierzę? Nie. To powstaje, bo po prostu coś zainteresuje i powstaje, nie wiem. O Mietku powstało, jak pracowałem, pomagałem koledze, który tynkował właśnie, sztukaterię robił dookoła domu. Taki gzyms zdobiony, pomagałem mu w tym i wtedy tam jakoś na tym rusztowaniu to wyszło. A jesteś podekscytowany, jak powstaje jakaś piosenka? Jak mi się podoba, to tak. I grasz ją w kółko? Na początku tak, żeby sobie utrwalić, a później to już różnie bywa. No. A mógłbyś zagrać taką, która najbardziej się tobie nie podoba? Nie podoba? Z tych twoich? Kurde, ty masz ciekawe pomysły, muszę ci powiedzieć. Nie wiem, teraz nie z tym twoim grzechem. Nie potrafię powiedzieć, która mi się teraz najbardziej nie podoba. Wszystkie ci się podobają. Tak trochę. Znaczy nie do końca. Kurde, nie. To dobra, to zaśpiewaj to, co najbardziej się podoba. Podobałem się, nie śpiewam. Dobra, zagram wam numer. Nie wiem, czy on mi się bardzo podoba, czy nie, ale jak już mówiłem o tym punk rockowym, chciałbym, żeby mój zespół grał, a oni się zawsze się opierają. Nie wiem dlaczego, już tam robiliśmy go na próbach, coś tam i nie chcą grać, a ja wam go zagram. Nosi tytuł Chaos Polska. No i tyle. O co tu chodzi? Kto tutaj dowodzi? Czy szczere ma intencje? Jakieś kompetencje? Co naprawdę wierzy? Na czym mu zależy? W wspólnym progresie? Czy w prywatnym interesie? Chociaż przód gonią są nogi, depczę wciąż te same drogi. Mogę zgadzać się, nie zgadzać i tak muszę za nim chadzać. Chociaż przód gonią są nogi, depczę wciąż te same drogi. Mogę zgadzać się, nie zgadzać i tak muszę za nim chadzać. Gdzie leży przyczyna? Pobicia murzyna? Czy nazbyt był wulgarny? Czy charakter też miał czarny? Dlaczego sprawcy wściekli, zostali, nie uciekli, na co czekali, dlaczego się nie bali? Z okien Matki Boskiej świetnie widać całą Polskę, lecz nie karcą swoich dziadek serca kochających matek. Z okien Matki Boskiej świetnie widać całą Polskę, lecz nie karcą swoich dziadek serca kochających matek. Tożsamość narodowa, czy zjednać nas gotowa? Czy tkwiąc w uprzedzeń błocie dzieli nas w istocie? Wspólnota choć nie rada, z jednostek się składa. I szacunek jest siła, więc szacunek im winna. To mój dom i nie pozwolę srać przy zastawionym stole. Sens tej normy tylko taki, by mógł każdy zjeść ze smakiem. Ktoś nim siądzie do wieczerzy, nie rozpocznie bez pacierzy. Jego sprawa, jego skrucha, byle tylko mnie nie zmuszał. O, dziękuję bardzo. To się, to jest... Tylko, że też mam do ciebie prośbę, jeśli chodzi o piosenkę. Czy mógłbyś zagrać Przełomy po raz drugi? Znaczy drugi dla mnie, znaczy ja bym chciał go usłyszeć po raz drugi na żywo. Chodzi za mną ta piosenka i nie mówię tego, żeby ci tutaj poskrobać za łóżkiem, tylko po prostu tak jest. Nie byłem na to przygotowany, nie wiem jak... Dawaj. Tak, bardzo prosimy. Ale wiesz co? Pod jednym warunkiem. Jakim? Że ty będziesz grał ze mną. Ale ja nie umiem. Ja nie jestem takim świetnym gitarzystą. Ja nie potrafię się tak przyłączyć genialnie. No ale jak już wyobraź sobie, że teraz na przykład
sensem każdego spotkania jest to, że każdy z nas coś tam z niego wyniesie. Mm-hmm. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze. Bo dla mnie to by było ciekawe, żeby połączyć, no nie wiem, mój rodzaj bluesa z twoim punkowym graniem. No to... Nie? Także możesz grać solówki na przykład. Ja. Punkowe solówki są fajne. Nie muszę ci pewnie chwyty lecą cały czas, tylko tam jest amol, G-dur, D-dur, a w refrenie amol, G-dur, E-dur. Mm-hmm. I gitara. Mniejsze zło.
zaśpiewały pod nas znaną już pieśń. Na szczęście są przełom na polepszenie. Przełomy, przełom na otrzeźwienie. Przełomy, przełom na pokrzepienie. Chciałbym wam zagrać, bo tak sobie teraz pomyślałem właśnie, piosenkę bez sensu. Taki nosi tytuł, piosenka bez sensu. Mam nadzieję, że jest trochę ogniskowa. To też jest jedna z pierwszych moich, dlatego, ale bardzo ją lubię. Siedział samotny sens na rozstaju dróg, wpatrzony w bezkresne pola. Wsłuchiwał się mocno, jak tylko mógł, czy nikt go do siebie nie woła. Niegdyś mieszkał wygodnie, spał ile chciał, w komitywie z poetami, ale postanowił wyruszyć w świat. Miał dość życia między wierszami. Czy wiara ma sens? Trudno rzec. Sens na pewno miał wiarę, że bez niego wszystko runie, więc z łatwością znajdzie nowe mieszkanie. Pomyślał sobie, będzie mi wygodnie na szerokim ramieniu władzy, ale ta odtrąciła go dyplomatycznie, bo sensem jej nie do twarzy. Znalazł przytułek w strofach filozofa, lecz to też nie był szczyt marzeń. Nikt go nie dostrzegał odzianego w trudne słowa. Po wódce rozstali się w barze. Ale szedł dalej sens, choć zdziwiony, że wcale nie jest tak łatwo. Poszczuła go psem okrutna wieś, jazgotem ogłuszyło miasto. W końcu usiadł zmęczony, zrezygnowany, bezkresne pola gapiąc się i ponoć uciekł nocą, przez nikogo nie widziany. Przepraszam, nie wiecie, gdzie jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Musiałbym się nad tym głębiej zastanowić. I kiedy widzę tutaj 2, 4, u Jezu, ile par wpatrzonych oczu we mnie. Nie wiem. O to chodzi? Nie wiem. Nie wiem. Bym powiedzieć, chwytaj dzień, ale to nieprawda. Nie wiem, nie mam pojęcia. Musiałbym się zastanowić, przemyśleć. Filozoficznie. Filozoficznie, tak, rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Może jak się zestarzeję, to już będę wiedział. Chociaż nie wiem. Nie mam chyba takiej maksymy, szczerze mówiąc. Nie miałem powiedzonko, że o normalnych książek nie piszą. To mnie jeszcze nikt... Twoje powiedzonko? Tak, ale jeszcze nikt o mnie nic nie napisał, więc chyba jestem całkiem normalny. Dobra. Właśnie. Dobre. Fajne. Słuchajcie, chciałbym jeszcze coś zagrać, jeśli mogę. Leć, pewnie. Przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich bodajże powstała, kiedy słyszałem
te wszystkie, wszystkich mędrców, którzy się wypowiadali właśnie na tematy w tych programach, o tym wszystkim. No i tak, no i to jedyne, co mogę, mogłem odpowiedzieć, to tak sobie właśnie wymyśliłem taką pioseneczkę, która chyba opisuje moje uczucia, jakie miałem wtedy, czy to, co rozumiałem z tego wszystkiego. No. Choruszka nosi tytuł. Jak? Choruszka. Choruszka? No. Co to jest choruszka? Taki chory, chorowitek taki. Biedaczek, maluteńki. Ja mówiłem chórusz, na początku wymyśliłem chóruszka, ale bo tak kojarzyłem z tego, jak moja babcia zawsze mówiła, oj ty, chóruszka, chóruszka, ale to się okazuje, że poprawnie jest chóruszka, więc niech będzie chóruszka. Ja gołąbek, chóruszka, ciemniaczek pospolity, ja mróweczka z grudką ziemi na grzbiecie. Co dla dobra mrowiska wyrusza bladym świtem, po zmierzchu mrowisku dobro niesie. Jedni wiedzą, jak było, inni wiedzą, jak będzie. Ja nie rozumiem niczego. Dobrotliwą reprymendą siedzący na urzędzie przekonują mnie do swego. A ci, którzy nocami śnią o stołeczkach z oczkami zamglonymi od żądzy, krzyczą chodź mróweczko, klepią po plecach, wspólny cel nas połączy. Ja gołąbek, chóruszka, ciemniaczek pospolity i o celach mam wąskie pojęcie. Kiedy tylu ekspertów, fachowców znamienitych, każdy z inną receptą na szczęście. Ja gołąbek, chóruszka, pospolity ciemniaczek, lecz przynajmniej mam trzeźwe spojrzenie. Kiedy tylu zagubionych pośród znaków i znaczeń, co nie wiedzą, jak wiedzą niewiele. Kiedy tylu zagubionych pośród znaków i znaczeń, co nie wiedzą, jak wiedzą niewiele. I już. I tyle. Krakowa pochodziła. Pochodziła z... Mówisz, że jesteś ze wsi, nie? Tak, tak, tak. Z której? Teraz mieszkam w koło Kobierzyc, w Pełczycach. To jest jakieś 20 km, stąd 25. No tak, tak, tak. Tutaj mieszkałem od urodzenia, później mieszkałem przez 16 lat w Dobkowicach, to jest trochę dalej na południe. I zwróciłem z powrotem tutaj. W Dobkowicach mieszka moja koleżanka Ania Bolidy. Dobkowice. Na pewno tam nie mieszka teraz, znaczy to na pewno nie jest ta sama miejscowość, bo tam mieszkało 80 osób i przez 16 lat. Przez 16 lat. Zegarki lepiej, ceramikę jakąś robili. Nie, nie, to nie tam. To nie tam. Czy jesteś zdolnym Ślązakiem? Przyszło mi teraz do głowy właśnie takie zestawienie, a zresztą, wieś, miasto. Jest taka piosenka, nosi tytuł Puszcza, a Puszcza to jest roboczy tytuł i on tak po prostu jest. I tyle. W strzępach cienia starej puszczy we mgle zanurzona wieś, nad dachami ptasie klucze odlatują Bóg wie gdzie. Bydło już w bezpiecznych stajniach swój wieczorny koncert ma. Na kolację mleka kwarta, aby zdrowo kłaść się spać. Skórę bierze, przed pacierzem chciał się skryć.
babcie gnębi go pacierze, bo bez Boga nijak żyć, bo bez Boga nijak żyć. A w stolicy przy centralnym przeraźliwy syren jęk, Menel żywot skończył marnie, spostrzegł ten, kto potknął się. Pod burdelem ruch jak co noc, złote klamki, drogi szpan. Nowy transport przywieziono, zdezorientowanych pań. Na parkingu pod klubem gruba kasa w zamian proch. Drogo płaci się za zgubę, byle zgubić jedną noc, zgubić jeszcze jedną noc. Pierwszy promień w okno patrzy, bezlitośnie wrzeszczy kur. Znak ten daje gospodarzom, czas codzienny zacząć trud. Czas pod kuchnią ogień wzniecić, przewietrzyć stęchłą sień, do szkoły posłać dzieci, może kiedyś im będzie lżej. Byle tylko pamiętały, ziemią nie splamią się, byle nocą nożem przeżegnały, Bochen nim zasiądą jeść, Bochen zanim zaczną jeść. A w stolicy bez początku, bo i końca nie ma dzień. Finał dziennych obowiązków, nagrodą jawi się, nagrodą prawo nocy. Noc szaleństwo, wieczny związek, w ślad za prawem kara kroczy, w ślad za karą obowiązek. Jeden z wielu kręgów życia, obowiązków, praw i kar. W każdym marzą, by się wyrywać, każdy w gruncie taki sam. W gruncie rzeczy taki sam. Więcej picia w piciu, że tak powiem. Nie trzeba się za dużo umordować. A lubisz tylko dla szmeru czy dla maksa? Lubisz się sponiewierać? Zawsze lubiłem. Teraz ostatnio, odkąd mam rodzinę, to się staram trochę mniej. Już raczej kontroluję się bardziej, powiem tak. No ale co tu dużo gadać, to że się kontroluje, to nie znaczy, że nie lubię. Lubię się urnąć jak świnia. To się nagrywa? No i tyle. Ja też. No i to musimy się kiedyś spotkać. Bez samochodu. Zapraszam do mnie na wioskę. Gdzie? Pod Obornikami Śląskimi. Wielka lipa. Zdzwonimy się. Cieszę się. Lubisz rozmawiać o duszy? Jak pijesz wódkę? To zależy jak się napije. Nie zależy z kim piję. Są ludzie, z którymi mogę rozmawiać o wszystkim, a są ludzie, z którymi raczej bardziej działam jak rozmawiam i z tymi boję się najbardziej pić. Żeby czegoś nie zacząć budować. Gdzieś miałem taką, nie wiem, czy was to interesuje. Jak ktoś lubi pić, to nie wiem, czy też miał takie spostrzeżenia, ja kiedyś miałem, bo głównie piłem jabłole, tak? Bo ten okres, kiedy się waliło te bełtongi, później weszły te naleweczki za 5 zł, teraz żołądek sobie zepsułem przez to. No i wódkę sporadycznie, to z uwagi na finanse, wiadomo, no i piwo. Piwa to praktycznie w ogóle nie piłem. Miałem takie spostrzeżenie, że wino było o tyle lepsze, że odbierało najpierw nogi,
A głowa jeszcze jakoś tam działała, tak? Że jak mi się urwał fin, to już wiedziałem, że na pewno nic nie narobiłem, bo nie byłem, bo zanim mi się urwał, to już nie byłem w stanie chodzić. A z wódką było tyle gorzej, że właśnie nogi jeszcze były sprawne, a głowy już nie było, no. Krótki. I tak. I najbardziej się bałem o poranku, jak się obudziłem i sobie przypomniałem, że nic nie pamiętam. To właśnie najbardziej się bałem, kiedy wiedziałem, że piłem wódkę. No, ale jakoś tam. Ja mam do ciebie pytanie, które kiedyś, gdy komuś zadałem, to powiedział, że ono jest filozoficzne. Słucham. No bo mówi się, że ty mówisz, że film się urywa. Ja słyszałem ostatnio też takie fajne powiedzenie, może znacie, że ktoś leci na autopilocie. I zastanawia mnie to, jak to jest, że lecisz na autopilocie, czasami jak się okazuje kilka godzin i byłeś tu, tam, siam, trafiasz do domu i co ciebie prowadzi? Przeznaczenie. To jest przeznaczenie właśnie. No, ja nie, właśnie nie wiem, stawiam tylko pytanie. Nie umiem odpowiedzieć na nie. A masz jakąś pijacką piosenkę? Taką, którą lubisz śpiewać po kielichu? Po kielichu, którą lubię śpiewać? No. O kielichu? Może być i tak. Myślę, że wszyscy chętnie posłuchają mi tego i tego. Mam obrzydliwą piosenkę o alkoholu. Dawno jej nie grałem. Jest bardzo prosta, więc, ale te teksty lubię ten tekst, bo jest obrzydliwa. Jest obrzydliwa dlatego, że jest generalnie ku przestrodze. Mogę wam tylko powiedzieć, że nie wiem, czy słyszeliście taki kawał kiedyś, dowcip, jak to się budzi taki mocno zdezelowany pan i do swojej mocno zdezelowanej kobiety mówi: Mieszka, napijesz się denaturatu z gwinta? To stary kawał jest. A ona mówi: no chujowej! Jeszcze z gwinta nie piję. I za to cię szanuję, Mieszka, za to cię szanuję. I generalnie na podstawie tego dowcipu wymyśliłem sobie tą piosenkę. No i tak mam zagrać. Tego też muszę sobie przypomnieć, jak ona leci, bo dawno jej nie grałem. I jest obrzydliwa i jest krótka. I jest prosta, no. Tak leci, dobra, no to lecę. Budzę się rano, kac jak cholera. Sami wiecie, czasami tak bywa. Nie jestem żadnym menelem. Z chłopakami byłem na rybach, choć na tym polu mam doświadczenie. Kac zawsze mnie czymś zaskakuje, bo niby dręczy mnie totalne odrętwienie. Ale stopy bardzo dobrze czuję, wtem do pokoju piesek wpada. Doskonałym humorem obdarzon, ogonkiem niczym szabelką włada. Mokry jęzor ląduje mi na twarzy, pies mi mordę lizał. Lecz to chyba nie jest wielka sprawa, z radości na pościel nasikał. Kto ma pieska, wie, że tak się zdarza. Zresztą, odkąd się obudziłem, jest jakoś nieprzyjemnie, niewygodnie. Już mu mokrą pościel wybaczyłem, zwłaszcza, że sam mam mokre spodnie. O, a cóż to, buść na podłodze? Czyżby kubka siekanej marchewki, polana gęstym sosem, o zapachu wiśniowej nalewki. Nie zamierzam się tym kłopotać, żadnej żelaznej zasady nie złamałem. Zawsze zdążę posprzątać, zawsze zdążę zrobić pranie. Mam ten komfort, odkąd żonę pogoniłem. No dobra, odeszła sama. Ale ja jej nic złego nie zrobiłem. Ona nigdy mnie nie rozumiała. Trzasnęła drzwiami, nazywała pijakiem. Pijakiem, wyobraźcie sobie. Przecież cieszę się ogólnym szacunkiem. Każdy tutaj wam to powie. Całe życie na niego pracowałem. I cóż z tego, że zawsze piłem.
ale żadnej zasady nie złamałem, żadnej nie utopiłem. I tu mi się urwał film. Pewnie za nic nie wart niektórzy mój święty kodeks uznają. Ja nie jestem cywilnym tchórzem, nie ulegam ogólnym obyczajom. Sam dla siebie go napisałem w sposób liberalno-praktyczny. Jak dotąd nigdy nie złamałem. Grunt to kodeks, mieć elastyczny. No, piosenka o człowieku z elastycznym kodeksem moralnym. Się skrzywił dosyć mocno, szczególnie na tą kubkę się kaliba. No nieważne. A ty grywasz o alkohol? Mówisz, opowiadasz? Opowiedz. Chyba nie. W sensie nie mam żadnej piosenki. No, nie. A taką, jaką lubisz po pijaku grać? Bo... Właśnie po pijaku to gram w każdej tonacji i wszystko. Może ty coś zaśpiewasz dalej. Nie tak, żeśmy się umawiali, mój drogi. Nie tak. Co ja mógłbym wam zagrać jeszcze, tak ku zachodowi idąc? Mówiłem o Jacku Kaczmarskim. Graliśmy z zespołem Alternatyw, to nie ten surowy, tylko taki zespół inny, Alternatyw. Graliśmy piosenkę pod tytułem Epitafium i ona się była napisana dla Jacka Kaczmarskiego. No bo on tyle epitafiów różnych napisał ludziom. Tak pomyślałem, że może i jemu też można by było, prawda? Bo chyba facet na to zasłużył. Aczkolwiek ja nie jestem nim i to moje może być trochę koślawe, ale myślę, żeby się na mnie nie obraził. Epitafium. Przecina setki dróg. Każda wydeptana inną parą ludzkich stóp. Drogi grząskie, drogi wąskie, drogi kręte, drogi szerokie. A na drogach ślady płytkie lub głębokie. Nie pamiętam.